te biegi radziwiłłowskie, 13 już, panie wójcie, no to chyba dobre rzeczy, dobre nawyki w gminie, dobre propozycje kulturalne i sportowe należy kontynuować. Tu jest tego przykład. Jest przykład, szczególnie teraz, kiedy mamy kwestie związane ze zwiększoną zachorowalnością, nie tylko na koronawirusa, ale na grypę. Także tutaj dbanie o własne zdrowie i można powiedzieć nawet tężyznę fizyczną, no to może za dużo powiedziane, ale o dobry stan zdrowia, między innymi dzięki takiej promocji sportu, jest bardzo ważne. Po prostu przebywanie na świeżym powietrzu. Dokładnie. Tak jak widzimy, no, biegacze nie potrzebują maseczek, tak? I to jest bardzo dobre, niech się natleniają. W tej chwili mamy ponad setkę młodych i starszych biegaczy w różnych kategoriach, od przedszkolaka do kategorii open kobiet i mężczyzn, czyli już osób dorosłych. Dzisiaj odbywają się 13 biegi radziwiłłowskie. Po raz pierwszy od wielu lat na biegach radziwiłłowskich nam nie pada, także to jest też dobry znak. Może to jest takie słońce, promyk słońca na przyszłość. Pan wójt oczywiście, no, rola, nic nie ujmując, najważniejsza osoba w tym momencie, ponieważ pan wójt zawiesza te złote, srebrne i brązowe medale. Jest jakieś takie również uczucie sukcesu w tym momencie również z zawodnikami? Jest uczucie takiej radości z ich sukcesów, tak, to prawda. Zaraz udekorujemy wszystkich, którzy dzisiaj zdobyli miejsca, tak? Biegło was bardzo wiele, bardzo z tego powodu się cieszę. Po raz pierwszy chyba od kilku lat wypada nam deszcz, pogoda wytrzymała, także z tego również się cieszymy. Wszystkim uczestnikom bardzo gratuluję, zachęcam was do tego, żebyście w przyszłym roku również uczestniczyli w tych biegach. Niektórzy już będą w starszych kategoriach. Także wielkie brawa dla was, że odważyliście się pobiegać. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo.